Rozpoczęły się szóste gdyńskie warsztaty dla osób niepełnosprawnych z psami asystującymi. Po raz szósty spotykamy się w Gdyni i po raz kolejny mamy okazję do tego, żeby doskonalić warsztat psów asystujących, żeby poznawać bliżej potrzeby osób niepełnosprawnych, które korzystają z tych psów, a przy okazji oczywiście, żeby wprowadzić pewne innowacyjne formy, czy to rekreacji, czy w ogóle kontaktu z psem asystującym. Pamiętajmy, że jako pies pracujący musi mieć też możliwość oddechu, musi mieć możliwość relaksu i w związku z powyższym w programie nie zabraknie też takich atrakcji. Smakołyki, głowa, góra, dół. Mocno do góry i broda do klatki piersiowej u psa, dół. Rozgrzewamy szyję. Dzisiaj odbywa się tryball, czyli dyscyplina zupełnie nowa w Polsce, mało przez kogo praktykowana z osób pełnosprawnych. Z tego, co się orientuje z osób niepełnosprawnych, chyba nikt tego oprócz nas jeszcze nie próbował. Dyscyplina polega na tym, że w skrócie można ją określić jako wypasanie piłek. A cała rzecz wiąże się z tym, że poprzez wpływanie na psa mamy go zmobilizować do tego, żeby nosem wprowadził piłkę do bramki, czyli taki troszkę mecz. Ciekawe jest to, że tak naprawdę każdy może spróbować. Pies, niezależnie od wielkości, każdy może się w to bawić, a jest to przy tym świetna i zabawa dla psa, i dla osoby, czy to pełnosprawnej, czy niepełnosprawnej. Generalnie każdy może z tego mieć frajdę, może mieć satysfakcję, no i w zasadzie spróbować może każdy, niezależnie od tego, czy ma psa asystującego, czy tylko swojego domowego.